Ładnie tu, prawda? To świetna restauracja, trzygwiazdkowa, naprawdę. Dobry wieczór panu, dobry wieczór pani. Miło znów pana gościć. Rzuć okiem, kochanie, wybierz co chcesz. Buffon Crude jest fantastyczny. Jeśli wolno, pozwolę sobie polecić Bażanta à la Reine. Sos to specjalność szefa kuchni. Brzmi obiecująco. Przejrzyj menu, nie śpiesz się. A przy okazji podano mi brudny widelec. Mógłby pan przynieść inny? Słucham? Nic takiego, ale ten widelec jest brudny. Mógłby pan przynieść inny? Najmocniej przepraszam. Nie ma za co, to drobiazg. Wcale nie. Przepraszam pana, natychmiast zawołam kierownika sali. Nie trzeba. Kierownik sali na pewno zechce osobiście państwa przeprosić. Zaraz go zawołam. Obsługa pierwsza klasa. Tutaj naprawdę dbają o klienta. Przepraszam państwa. Ochyda. Gaston, sprawdź, kto mył sztuczce i natychmiast wywal go z pracy, albo nie. Nie możemy ryzykować. Wywal wszystkich pomywaczy. Nie chcę robić kłopotów. Żaden kłopot. Bardzo słusznie, że zwrócił pan na to naszą uwagę. Gaston, biegnij po kierownika i powiedz mu, co się stało. Proszę nie robić afery. To żadna afera. Chcemy tylko być pewni, że nic nie przeszkodzi państwu delektować się posiłkiem. Przecież to tylko brudny widelec. Wiem. I przepraszam. Jest mi bardzo przykro. Ale wiem, że cokolwiek powiem, nie zmieni to faktu, że w naszej restauracji podano państwu brudne, paskudne i śmierdzące sztućce. Widelec nie śmierdział. Śmierdzi, jest obrzydliwy i odrażający. Nienawidzę go. Brudny, ohydny, parszywy, oślizły widelec. Dobry wieczór panu, dobry wieczór pani. Jestem kierownikiem restauracji i właśnie dowiedziałem się, co zaszło. Mogę usiąść? Oczywiście. Pragnę pokornie, najmocniej i szczerze przeprosić państwa za ten widelec. Wcale nie jest taki brudny, to brud ledwo zauważalny. Dobrzy z państwa ludzie, dziękuję za słowa otuchy, lecz ja widzę ten brud. Na mnie jest niczym bezdenne szambo. Tak źle jeszcze nie jest. Czuję ból aż tutaj. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Tego nie można usprawiedliwić. Chciałem częściej przebywać ostatnio w restauracji, ale nie czułem się najlepiej. Sprawy nie wyglądały zbyt różowo. Jednego synka kucharza znowu zamknęli w zakładzie. Stara pani Dalrymple, która zmywa naczynia, ledwo już porusza palcami, a Gilberto był ranny na wojnie. Ale to dobrzy ludzie. Życzliwi ludzie. I wspólnie niemal przezwyciężyliśmy już wszystkie trudności. Już widzieliśmy światło na końcu tunelu. Kiedy to? Kiedy to się stało? Podać panu wody? To już koniec drogi. Wy, dranie. Wy, wredne dranie bez serca. Patrzcie, coście z nim zrobili. Urobił sobie ręce do łokci, żeby ten lokal osiągnął obecny standard, a wy przyłazicie tutaj ze swoimi tanimi, złośliwymi i bezczelnymi uwagami i gnoicie go. Niszczycie tego wspaniałego, uczciwego człowieka, któremu butów nie jesteście godni całować. Oj, bo dostanę szału. Oszaleje. Spokojnie, Mango. Boże, moja rana z wojny. To już koniec. Oni go wykończą. Zabili go. Zemsty. Zemsty. Mango. Nigdy nie zabijaj klienta. Znowu ta rana. Czas na puentę. Całe szczęście, że nie wspomniałem o brudnym nożu.